6 jest bardzo wcześnie rano, bardzo, bardzo. A ja zaraz wstaję, bo Kuba będzie. Boże, jak się cieszę. Słuchajcie, to jest tak, że jesteśmy naprawdę już dosyć długo w związku. Natomiast pewnie ze względu na to, że nie mieszkamy razem i dzieli nas ponad 500 km odległości i za każdym razem jak przyjeżdża, to czuję się jak mała dziewczynka przed Bożym Narodzeniem. Jestem mega podekscytowana, nie mogę spać, krzątam się, więc dla mnie to jest takie odświętne, tak trzeba to ująć. Szybko wstaję, ogarniam się, chłop przyjeżdża, trzeba nogi ogolić. Okej, ja gotowa. Na sobie moja ukochana sukienka w groszki, no po prostu uwielbiam ją, ubóstwiam. Kurczę, szkoda, że w tym lustrze widać mnie tylko kawałkiem. Muszą być leginsy. Wieczorem wiem, że idziemy porandkować, idziemy na kolację do restauracji. Zastanawiam się, czy was zabrać ze sobą. Z jednej strony nie wypada, tak? W końcu ma być to nasza chwila, a z drugiej strony tak się przyzwyczaiłam do tego kręcenia praktycznie rzecz biorąc wszystkiego, że mam ochotę zabrać przynajmniej na kawałek naszych pogaduch, zobaczycie gdzie idziemy, co będziemy jeść, bo taka okazja nie spotyka się za... nie zdarza się za często. Właśnie przyszedł pan kurier do mnie. Jest to przesyłka z wydawnictwa, tylko zupełnie nie mam pojęcia, co w środku. Mamu, idziesz ze mną oglądać? To będziesz moim operatorem kamery, bo ja potrzebuję obu rąk. Ale teraz na twoją rękę widać. Pierwsza książeczka. Coś pomarańczowego. A, wiem. Drugi tom. Bardzo niezłej książki. Co tu jeszcze ciągnę? Ha, 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 ha. Patrzcie, co mam przed premierą. Ale się cieszę. Uwielbiam Mia Sheridan. I Sekretne życie drzew. To raczej dla Krzyśka, bo to jest przez człowieka napisane o autentycznie drzewach. Ha, mój stosik. Powiedziałabym, że mam co weekend robić, ale to i chyba niestety nie w ten weekend. Może w tygodniu jakoś da radę poczytać. Najbardziej jestem ciekawa tej książki. Czy zbyt dosadnie traktuję opis, ale nie jestem przekonana. W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają się ze sobą, drzewa, które, o Boże, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych sąsiadów. Drzewa, które doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć niewiarygodne, ale prawdziwe. Leśniczy Peter Wohlleben snuje fascynujące historie o zdumiewających zdolnościach drzew. Przytacza wyniki najnowszych badań naukowych i dzieli się swoimi obserwacjami z codziennej pracy w lesie. Otwiera przed nami sekrety świata, jakiego nie znamy. Jestem mega ciekawa, naprawdę. Słuchajcie, ja ostatnio mam fioła punkcie na tle przyrody drzew, tak jak wam mówię, jestem wybrzmięta totalnie. I ta książka będzie dla mnie naprawdę wartościowa. Jestem jej bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Gdyby nie to, że mam kupę pracy i muszę się obrobić, to już bym siedziała z nosem w niej i ją czytała. Boże, jak się cieszę, że ona przyszła. A w ogóle, Boże, Eliza Luty robiła tą okładkę i jest niesamowita. Słuchajcie, ona ma tutaj takie, nie wiem, czy to widać, ale w kląsu jest ten wyraz. Te napisy, literki, a wypukłe są drzewka. No i to wygląda po prostu przepięknie. Eliza robiła? Chyba Eliza. Tytuł oryginalny. Opracowanie topograficzne. Łamanie. Tak, Eliza robiła. No, cudna. Ale się cieszę, super. A tak w ogóle to Kuba śpi już w pokoju, odpoczywa po podróży i czekam, aż się wyśpi, będziemy mogli coś działać.
Dzień powoli dobiega końca. Jest koło godziny 20, może troszkę później. Za chwilkę wybieramy się na małe randewu. Idziemy na Hindusa tak zwanego. Aczkolwiek mój Kuba najpierw musi skończyć, że tak powiem, swoje codzienne obowiązki w postaci Wowa. I siedź, babo, czekaj, aż chłop się nagra. Plaga, po prostu plaga obecnych czasów. Mój Kubuś się chwali właśnie swoimi posiadłościami na Wowie. To może teraz w życie wprowadzimy takie i też rozbudujemy własną wioskę. Ogłosimy suwerenność. Będziemy oddzielnym krajem. Królikolandią, co ty na to? Mina bezcenna. Baba przegłów się trafiła. Zdecydowanie koniec dnia. Jest północ, może troszeczkę wcześniej. Jutro rano pobudka. W ranim było bardzo ok. Przepyszne jedzenie. Ceny w miarę chyba też ok, nie? Aha. Czas na jakąś szybką łaseczkę przed snem, bo oczywiście Zera jak zawsze zawodzi wtedy, kiedy trzeba. I chwila zasłużonego wypoczynku. Do jutra! Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień. Biegnę do Rossmana po plastry na pęcherze, do fryzjera oraz po jakieś pieczywo na śniadanie. Trochę się tym wszystkim denerwuję, cera nie doszła do ładu tak jak powinna dojść. Zobaczymy jak to wszystko będzie. A ja już po fryzjerze. Tada! Mam nadzieję, że mieszczę się cała w kadrze. Przód bardzo prosty, klasyczny. Ja chciałam mieć, że tak powiem, grzeczną fryzurę z przodu, ponieważ w taki się dobrze czuję i takie preferuję. Tutaj mamy warkoczek. I nie wiem, czy uda mi się Wam tył pokazać, ale tył jest bombowy. Nie spodziewałam się tego, że moja fryzjerka potrafi takie cuda na patyku zrobić. Dobra, próbujemy. Nie wiem, czy to było dobrze widać. Jeżeli było źle widać, to na pewno na przebitce dam Wam zdjęcie. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Mówię, tył jest bardzo ugrzeczniony, ale taki miał być. Jestem oczywiście bez makijażu, chciałam, nie wiem, wiecie co, bardzo się bije z myślami, czy zrobić klasyczny francuski makijaż, czyli jasny w miarę podkład, tylko czarna kreska i czerwone usta. Myślę, że to będzie fajnie pasowało do tej fryzury. Albo mocniejsze oczy i bardziej nudziakowe usta. Mam przesuszone usta i mi się skórki niestety próbują oderwać. Więc tutaj też jest kwestia doboru pomadki odpowiedniej. Coś wykombinuję. Mam jeszcze 3 godziny. Do zobaczenia niebawem. Cało mnie widać? Nie wiem. Tak na szybko. Obiecałam się pokazać. Granatowa, mega prosta sukienka, granatowe buty, torebka, a reszta jak widać. Niedziela wieczór. Już jest po weselu. Ja walczę niestety z włosami po moim upięciu. Dochodzę do wniosku, że tak. Tył był przepiękny, natomiast przód był chyba troszkę za wysoki. No niby mi... Przepraszam, ale choroba daje o sobie jeszcze znać. Przód był chyba troszkę za wysoki. On miał być skromny, jak najbardziej. Natomiast chyba był zbyt ciociowo-klociowy, taki mam wrażenie. No. Parę rzeczy. Przede wszystkim wesele było zajebiste. Brzydkie słowo. Pik. No tak, ale było bardzo fajnie. Wytańczyłam się, wybawiłam się, wyśpiewałam się. Mój Kubuś nie tańczy, więc obtańczyłam wszystkie ciotki, wszystkich wujków i dochodzę do wniosku, że
Nie mam problemu z tym, żebym znaleźć osoby do zabawy na takich okolicznościach. No i super. Druga kwestia, też odnośnie Kuby, stwierdził, że raczej nie chciałby mieć udziału w moim vlogowaniu, więc będą się tylko takie jakieś maluteńkie, naprawdę bardzo małe urywki pokazywały z Kubą. Nawet z jego głosem, no na pewno bez twarzy. Jego prawo, tak? Tak chce, ja muszę to uszanować i może z czasem to się zmieni, ale zobaczymy. Na razie trzeba to uszanować i niech tak zostanie. Jest to kwestia niechęci pokazania się wam. Natomiast wiem, że na przykład koledzy z pracy mojego Kubusia wiedzą, że ja mam i bloga i że teraz zaczęłam vlogować i nie do końca Kuba chce, żeby oni widzieli jego. Nie mają problemu z tym, żeby mnie było widać, wiedzą co i jak. Natomiast on wolałby pozostać w świecie realnym, a nie wirtualnym i ma być to nasza prywatna i niepubliczna kwestia. Ja szanuję, mam nadzieję, że wy również. Co jeszcze? Jestem mega zmęczona. Jutro jadę do rodziców. Teraz na szybko poskładam urywki z tych paru dni i pokażę wam. U rodziców będę normalnie vlogowała. Mam masę super książek, które aż mi się chce je czytać. Natomiast nie wiem kiedy. Na razie jeszcze jestem tak zmęczona, że chcę się położyć i spać. Dzisiaj całą niedzielę przespałam. Jakiegoś kaca nie mam, bo za dużo nie piłam. I powiem wam, że dietetycznie też było ok na weselu. Naprawdę. Jestem sama w głębokim szoku, ale nie zjadłam ani nic słodkiego. Były i lody podane, były i ciasta podane, i owoce podane. Nic, kompletnie. Także piątka dla mnie, high five. Dobra, słuchajcie, teraz skończę. Do zobaczenia chyba jutro.